Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. No i stało się, dzisiaj będziemy rozmawiali, słuchajcie, o największych oszustwach na rynku drobiu. Nie będziemy rozmawiali o tym, jak handlarze oszukują, czy o tym, jak hodowcy oszukują, tylko powiem wam tak ogólnie, jak to wygląda i jakie największe fake newsy, czyli takie informacje nieprawdziwe, panują właśnie i często są powielane na tym rynku, szczególnie przez osoby, które się na drobiu nie znają i bardzo często te osoby wtedy się zniechęcają i nie chcą tych kur hodować. Także mam nadzieję, że odcinek będzie przydatny. Już na starcie prośba ogromna o łapkę w górę i subskrypcję, żeby pomóc innym osobom też dotrzeć do tego odcinka. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tematy związane z fake newsami, to jest tego w internecie bardzo dużo. Ludzie się śmieją, co było pierwsze, jajko czy kura, jak to wygląda i tak dalej. Natomiast musimy sobie odpowiedzieć na parę pytań. Czy do hodowli drobiu potrzebujemy dużo pieniędzy? No nie. Czy potrzebujemy jakiejś specjalistycznej wiedzy? No na poziomie ekonomicznym, jeżeli chcemy dużo zarabiać i faktycznie zarabiać z drobiu, na przykład ze sprzedaży jajek, no to co nieco musimy wiedzieć. Natomiast tak po prostu, żeby sobie hodować 5-6 kurek, nie musimy. Czy potrzebujemy jakichś specjalnych licencji? Nie musimy. A wierzcie mi, że na to wszystko, słuchajcie, są fake newsy, które mówią, że tak, potrzebujemy mieć jakieś specjalne rejestracje, licencje i tak dalej, certyfikaty na to, żeby kury hodować. To jest fake news numer jeden. Fake news numer dwa, słuchajcie, to jest śmieszne wręcz. Ja wiem, że wy teraz słuchając tego myślicie sobie, że to są jakieś żarty, ale wierzcie mi, że naprawdę jest tego sporo i ludzie, którzy nie hodują drobiu, po prostu w to wierzą. Nie ma co się dziwić tym ludziom, bo po prostu nie mają z tym styczności. Natomiast warto by było, żeby rozwiać te wątpliwości, że po prostu tak nie jest. Kolejny temat związany z pokarmem. Słuchajcie, też ostatnio zobaczyłem i gdzieś tam była informacja, że wystarczy, że kury karmimy samym zbożem czy jednym rodzajem pokarmu i wszystko będzie dobrze. Nie jest to prawda. Jest to czasami promowane przez osoby, które promują jakiś produkt i mówią, żeby tylko to kurom podawać. Ludzie to kupują, bo myślą, że faktycznie tak jest. Nie da się, słuchajcie. Jeżeli kurom będziemy podawali tylko jeden składnik pokarmowy, nie mówię tu o paszy, ale mówię na przykład o warzywie jakimś czy o zbożu, kury nam się po prostu nie będą dobrze niosły, bo kura, żeby się dobrze niosła, tak jak wam mówiłem nieraz, po prostu potrzebuje mieć odpowiednie wartości odżywcze, minerały, witaminy, to wszystko musi być podawane w pokarmie, a w jednym buraku, w jednej marchewce, czy w jednej pszenicy, ziarenku, czy też więcej, po prostu tego nie znajdziemy. Więc no musimy mieć z tyłu głowy to, że to jest jedno wielkie oszustwo. Tak samo słuchajcie z kasą. Nie są potrzebne miliony, żeby hodować kury. Wystarczy, że mamy, tak jak już mówiłem ostatnio w odcinku, czy jakiś budynek gospodarczy przerobiony, czy jakiś garaż, stodołę, oborę, czy kupimy coś z tworzywa sztucznego, czy sami zrobimy jakąś klatkę. Wystarczy mała klateczka dla tych kurek, mały kurnik, żeby one w tym kurniku siedziały. Oczywiście wtedy nie możemy wymagać tego, że kury nam się zimą będą dobrze niosły, albo że warunki będą mega komfortowe, ale już kury hodować możemy. Karmidła i poidła też nie musimy, słuchajcie, kupować za setki złotych przez internet. Możemy wziąć z domu jakieś naczynie, możemy wziąć jakiś talerzyk, jakąś miseczkę, cokolwiek. Także to też nie jest tak, słuchajcie, że to kosztuje dużo pieniędzy. Kura średnio kosztuje około 40 zł. Takie polecam kupować młode jeszcze przed pierwszym jajkiem. One kosztują około 40 zł. Kupicie 3, 4, 5 kur. Wystarczy wam na 4-5-osobową rodzinę jak najbardziej. Nie musicie mieć koguta, to jest kolejny fake news, żeby się kury niosły, potrzebny jest kogut. Nie, moi drodzy, nie jest żaden kogut potrzebny. Tak naprawdę, żeby się kury niosły, po prostu musimy spełniać warunki nieśności, to co mówiłem, czyli odpowiednia temperatura, oświetlenie, poziom stresu i pokarm, i to wystarczy. Natomiast oczywiście, jeżeli tego koguta nie będzie, szczególnie w takich hodowlach przydomowych, to jest niefajnie, ponieważ po pierwsze kury nie mają za kim podążać, a po drugie były badania na ten temat i wyszło, że bardzo często jedna z kur przyjmuje cechy męskie i faktycznie ona się słabiej niesie. Natomiast no, w większości przypadków raczej no tak się nie dzieje, więc tutaj się w ogóle tym nie martwimy. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o temat związany z drobiem. Moi drodzy, jeżeli ktoś kiedykolwiek usłyszy coś takiego i takie stwierdzenie, o czym ja już nagrywałem, jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do odcinka, jak jajko wiejskie, to chcę wam rozwiać wasze wszelkie wątpliwości. Niech każdy napisze w komentarzu, szczególnie te osoby, które nie hodują kur, co to znaczy jajko wiejskie. Nie ma czegoś takiego. Jajko wiejskie zostało przyjęte jako taka nomenklatura tylko i wyłącznie po to, żeby osoby kupowały jajka, ponieważ jajko wiejskie, tak samo jak produkty niby te eko, sprzedają się dużo lepiej. I to jest prawda. Teraz już ludzie mają coraz większą świadomość i nie do końca dają się tak robić. Natomiast 10-15 lat temu jeszcze tak było. Dlaczego tak jest? No bo wiejskie, że smaczne, że bardziej się dba o ten drób i tak dalej. Na smak jajka, moi drodzy, wpływa tylko i wyłącznie pokarm, to co kura je. Oczywiście pewnie poziom stresu w minimalnym stopniu też, natomiast gwarantuję wam, że jakbyśmy kurę zamknęli w klatce i karmiłbym ją tym, czym karmi, a wy byście karmili
na przykład paszą pełnoporcjową i trzymali kury na wybiegu, to i tak moje jajka będą smaczniejsze. Tu chodzi o dobrostan tych zwierząt, dlatego kupujemy jajka na przykład z wolnego wybiegu. Niby z wolnego wybiegu, ale o tym też jeszcze będę mówił. Tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu kurki miały lepsze warunki i wspieramy wtedy ten rodzaj chowu. Natomiast to nie oznacza, że te jajka, słuchajcie, są jakoś odżywczo dużo lepsze. Oczywiście, jak kura chodzi po wybiegu, te jajka mogą być lepszej jakości. Natomiast bardzo często na tym wybiegu no praktycznie nie ma nic. Czasami jest to po prostu beton. I też te kury po tym wybiegu chodzą i to się nazywa wybiegiem. Po prostu tym kurom jest lepiej, niekoniecznie ludziom. Kolejny fake news dotyczy, moi drodzy, to już w ogóle nie wiem, co o tym mówić, bo to wręcz jest śmieszne, jak to usłyszałem i też ostatnio nawet taki odcinek nagrywałem, dotyczący muzyki. Ktoś napisał, czy ktoś sprzedaje jakieś jajka w Warszawie, które kosztują po 30, 40, 50 zł, gdzie są w ogóle jakieś jajka premium. Nie chcę tutaj promować, może wiecie, o jaką firmę mi chodzi. I ci ludzie mówią, to też jest, słuchajcie, niesamowite, że ich kury słuchają jakiejś muzyki Beethovena czy jakiejkolwiek innej muzyki i przez to te kury, te jajka są smaczniejsze, bo kury się lepiej czują. No jedna wielka bzdura, nawet mi się tego komentować nie chce. Kury, żeby się tak naprawdę dobrze niosły, to jeżeli ktoś się zna na drobiu, to wie, że kura ma mieć ciszę i spokój, ma słyszeć tylko siebie, ma nie słyszeć wkoło żadnych innych zwierząt i wtedy ona faktycznie będzie się dobrze czuła. Natomiast jeżeli kura będzie słuchała jakiejkolwiek muzyki, to każdy inny dźwięk, który nie jest związany z drobiem, jest po prostu dla kur dziwnym dźwiękiem. Ona się może do niego przyzwyczaić, ale jest on dziwny. Kolejny fake news dotyczący tego, kiedy kury się niosą. Słuchajcie, dużo handlarzy, i na to też musicie uważać, szczególnie jeżeli kury kupujecie i dopiero zaczynacie przygodę swoją z hodowlą. Handlarze oszukują, mówiąc, że kurki średnio zaczynają się nieść w wieku 18-15 tygodni. Jest to nieprawda. Kury zaczynają się nieść średnio w wieku 22 tygodni, a też weźcie pod uwagę to, że nawet jeżeli te kury już się powinny nieść, to i tak one potrzebują jakiegoś czasu na to, żeby po prostu się dobrze niosły. I żeby w ogóle się zaczęły nieść, ponieważ muszą się zaklimatyzować do tych warunków, więc zajmie to czasami tydzień, czasami dwa, czasami nawet trzy tygodnie. Także musimy ten czas im dać. I teraz to, co jest ważne i na co powinniśmy zwrócić uwagę jako hodowcy, to jest przede wszystkim pamiętanie o tych zasadach. Jeżeli ktoś z Was nie będzie pamiętał o właśnie zasadach związanych z drobiem i o tym, co teraz powiedziałem, może dać się oszukać bez sensu i po prostu wydać ciężko zarobione pieniądze na głupoty. O, tutaj jak widzicie, mamy młode kurki razem ze starszymi, tak jak widać, i nawet, słuchajcie, na nagraniu do końca pewnie nie widzicie, które są młode, a które są stare. Po prostu razem sobie dobrze żyją. Okej, wracając do tematu, jeżeli chodzi o drób. Jest tych fake newsów bardzo dużo. Jak będziecie chcieli, mogę nagrać kolejny odcinek, zobaczę, jakie będzie zainteresowanie, jeżeli o to chodzi. Natomiast to są takie, słuchajcie, najważniejsze. Oczywiście są tematy związane na przykład z kolorem żółtka i też się mówi, że nie, no to zależy, jak żółtko jest bardziej pomarańczowe albo żółte, są dwie szkoły, to wtedy, że jajko jest takie czy takie, bardziej smaczne albo wiejskie, albo niewiejskie, to też nie jest prawda. Tak naprawdę to zależy od tego, czym kurę karmimy. Im damy więcej karotenu, czyli na przykład więcej marchewki kurze, i to można zastąpić na przykład w paszy, i wcale to nie oznacza, że jajko klatkowe będzie mniej pomarańczowe, miało żółtko, niż jajko z chowu na wolnym wybiegu. Nie ma, słuchajcie, teraz to znaczenia, także tym się nie sugerujemy. Tak samo skorupka. To, że jajko ma czerwoną skorupkę, to nie oznacza, że to jest jajko fermowe. To po prostu oznacza, że kura ma czerwone upierzenie bardzo często. Tak samo białe, to wtedy kura ma białe upierzenie. Jajka białe z reguły są, moi drodzy, kurki białe, które niosą takie, powiedzmy już białe, że białe jajka, one są z reguły droższe. Kury czerwone są tańsze, po prostu jest ich więcej na rynku, są, no po prostu tak się przyjęło. Nawet w wylęgarniach, jakbyście pojechali, to mniej więcej tak to wygląda. I kurki, które są młode, po prostu najczęściej, czy też stare, bo to w zależności jak to wygląda, jeżeli chodzi o chów, po prostu takie się sprzedają w sklepach, dlatego że takich jajek w fermach jest najwięcej. Jak to oddaje do sklepu jajka, no najczęściej wielkie fermy, przecież nie małe gospodarstwa, nie? I dlatego te jajka mają czerwoną skorupkę, ale to wcale nie oznacza, że te jajka są gorsze od tych białych. Oczywiście inne rzeczy wpływają na to, czy te jajka są gorsze, czy lepsze, ale nie kolor skorupki, moi drodzy. Dobra, tym akcentem chyba kończymy. Mam nadzieję, że tutaj postarałem się przynajmniej wypunktować te kwestie najważniejsze dla Was. Gdyby były jakieś pytania, oczywiście śmiało piszcie w komentarzu, co tam chcecie, ewentualnie jakbyście mieli też jakieś pytania, coś byście się chcieli dowiedzieć, no to też zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.